Nie no kur... Możecie Państwo przedstawić... No, bo ja tu film kręcę. Wszędzie grzybiarze! Czyżby to już pora na grzyby była? Proszę pana, nie filmy, teraz się grzyby zbiera. No właśnie, się dziwię, już są grzyby? Nie, nie widział pan jakichś ciekawych? Nie, no bo ja nie wchodzę do lasu, ja tylko tutaj tak... Ja nawet nie lubię grzybów za specjalnie, więc... Nie jest pan zagrożeniem. No, nie jestem. I nikogo nie widziałem oprócz was dzisiaj. Grzybiarze, sędzie, grzybiarze. Owocnych zbiorów. Z tej strony Automarian, witam Cię na moim kanale. Jeśli ktoś w tym kraju myśli o zakupie jakiegoś dużego kombi klasy średniej, żeby się swobodnie wybrać na grzyby na przykład, to najczęściej wybór pada na produkty marek niemieckich, typu na przykład Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Opel Insignia. Rzadziej już wybieramy Francuzy, typu Peugeot 508 czy Citroen C5, a już na pewno najrzadziej myślimy o Japończykach, typu Toyota Avensis. Ale jest jeszcze jedno auto, które moim zdaniem, oprócz tego, że nadaje się na grzyby, świetnie łączy walory użytkowe z dobrym wyglądem, a do tego ma to, na czym mnie osobiście zależy, jeśli chodzi o wybór samochodu, czyli taką dozę emocji i troszeczkę smaku takiej oldschoolowej, starej, dobrej motoryzacji. A tym samochodem jest Mazda 6. O taka. Nie ma co przedłużać, w takim razie po Marianowemu jedziemy z tematem. Mazda 6 nie ma jakiejś długiej historii rynkowej. Co prawda do dzisiaj powstały już 3 generacje tego modelu, a także na świecie sprzedało się jakieś ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Także widać, że auto zdobyło swoją popularność. Po raz pierwszy pojawiło się w 2002 roku, ale taką bogatszą historię jakby ma jej poprzedniczka, czyli Mazda 626, która była produkowana już od roku 1979. Początkowo jako tylnonapędówka, później od 1982 jako auto przednionapędowe. Wtedy to Mazda wprowadziła do tego modelu parę innowacji, nie tylko jeśli chodzi o rozwiązania konstrukcyjne, ale również jeśli chodzi o jej produkcję. Stworzono nową fabrykę, gdzie większość pracy wykonywały roboty. 95% elementów było spawanych przez automaty. No to było na ówczesne czasy całkiem nowoczesny zakład produkcyjny, co pozwoliło jakby zoptymalizować koszty i szybkość produkcji nowego modelu. Do tego w jednostkach benzynowych wprowadzono szereg innowacji, zmniejszając jego masę w sumie aż o 26 kg. Odchudzili blok silnika, odchudzili wał korbowy, wprowadzili parę jeszcze rozwiązań różnych w dolocie, co sprawiło, że silniki nie tylko były dosyć lekkimi konstrukcjami. Silniki były po prostu bardzo ciche. Jeszcze do tego charakteryzowały się dobrą dynamiką i bardzo rozsądnym zapotrzebowaniem na paliwo. Kontynuacja... No nie mogę kontynuować, bo z roboty dzwonią. Tylko teraz bagażnika nie otworzę, bo nie można otworzyć bagażnika. O, przestało. Nie można otworzyć bagażnika, jak silnik jest włączony. Trzeba wyłączyć silnik, potem dopiero można otworzyć bagażnik. Chyba że z pilocika, osobno jakoś. Kontynuacja modelu GC, czyli model GD, bo one tak były oznaczane, od literka G, a potem kolejne litery alfabetu. Tak naprawdę to była nieco ulepszona konstrukcyjnie Mazda GC pierwszej generacji, czyli druga przednionapędowa Mazda 626. Tam również zastosowano te same jednostki napędowe. Lata pokazały też, że były to jednostki trwałe. Jednakże poprawiono jeszcze nieco zawieszenie i ten model Mazdy 626 uchodził jakby za jeden z lepiej prowadzących się japońskich aut tego segmentu w tamtym czasie na rynku. Było to pierwsze auto tego segmentu, które miało cztery koła skrętne, tak zwane 4WS. To znaczy, że koła tylne skręcały się w przeciwnym kierunku do kół przednich, co
sprawiało, że szybciej można było pokonywać długie, ciasne zakręty na przykład. No i dzięki temu Mazda super jeździła. Też była jednym z pierwszych aut, 626 była jednym z pierwszych aut, w którym seryjnie zastosowano nawigację satelitarną. Także trochę tych innowacji było. Było to kontynuowane jakby w kolejnych modelach Mazdy i słynęła ona nie tylko z dobrych i ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych, ale przede wszystkim z dobrej jakości prowadzenia. Kolejne modele modelu 626 z serii już późniejszych GEGF zasłynęły przede wszystkim z jednej poważnej wady, jaką była korozja. Urodziło się parę żartów, które są już pewnie Wam znane. Co mówi Mazda do rdzy? No, zapraszam w moje skromne progi. Albo z szumi wieje, kurde, jak to było? Szumią, wieje, wicher, szumią, knieje, słychać Mazdy jak rdzewieje. Co prawda, te serie nie były tak popularne i po paru latach się zbiodegradowały, to jednak kultura innowacji, wprowadzania czegoś nowego w tym modelu producenta była kontynuowana. No i tak właśnie w 2002 roku zaprezentowano Mazdę 6, która nazywała się również jako Mazda Atenza na niektórych rynkach. Samochód, który zdobył kilka nagród, m.in. drugie miejsce w konkursie na najlepsze auto w jakimś europejskim konkursie motoryzacyjnym. Parę jeszcze innych nagród. W 2005 roku przeszedł facelifting, a jego produkcję zakończono w roku 2007. Auto zasłynęło jakby z dobrych właściwości jezdnych, z ciekawych rozwiązań, jeśli chodzi o wnętrze, sporej przestrzeni we wnętrzu, dobrego wykończenia, dobrego wyposażenia, a także oczywiście z tego, że rdzewiała. Na szczęście nie było to kontynuowane już w następnej serii. Ta już jest nieco mniej podatna na korozję. Jest to druga generacja Mazdy 6, tak zwana Mazda GH. Poprzedniczka to była GG lub GY. W sumie nie wiem dlaczego GY, skoro Y jest po H, a nie po G. No ale nieważne, to jest GH, produkowana od roku 2007 do roku 2012, czyli tak jak większość swoich poprzedniczek, łącznie z Mazdą 626, żyła na rynku około 5 lat, w tym miała jeden facelifting w 2010 roku dla sedana i liftbacka, bo w takich wersjach była oferowana, a w 2009 roku zdaje się dla kombi, przynajmniej częściowo te kombi przeszły facelifting, tak podają niektóre źródła, którym ja wierzę. Tak. Sawai i Iwao, tak nazywali się konstruktorzy pierwszej generacji Mazdy 6 i moim zdaniem odwalili kawał dobrej roboty. Dlatego jakby w przypadku następcy tego modelu, czyli Mazdy 6 typu szeregu GH, zdecydowano się również na kontynuowanie tego designu, kontynuowanie tej agresywnej, bardzo świeżej i takiej lekko sportowej stylistyki. Ten trend w stylistyce to jest osobna filozofia jakby w koncernie Mazdy i to ma nawet swoją nazwę i nazywa się to Zoom Zoom, co znaczy po naszemu tyle co brum brum. Brum brum, czyli taki dźwięk, który dziecko wydaje, bawiąc się jakimś samochodzikiem, resorakiem, a to ma symbolizować to, że kierowca, przebywając we wnętrzu tego auta, patrząc na niego, jeżdżąc nim, ma odczuwać właśnie tą dziecięcą radość, tą dziecięcą frajdę z obcowaniem z tym autem. Z tego obcowania z tym autem, nie z obcowaniem, tylko z tego obcowania z tym autem. Ten egzemplarz to jest rocznik 2009 i auto jest w wersji Top Sport. Różni się paroma detalami od tych cywilnych mas, ma po prostu zmienione zderzaki, inny kształt halogenów z takimi jakby aluminiowymi obramówkami. Halogeny mają również funkcję doświetlania zakrętów. Powinna mieć jeszcze inny grill, to znaczy ta poprzeczka powinna być chromowana, a to powinno być czarne. Natomiast ten jest zmieniony z nieznanych mi bliżej powodów. Kolejne z wyróżniki Top Sporta to są oczywiście, a przynajmniej jeśli chodzi o jego wygląd zewnętrzny, to są 18-calowe felgi o całkiem niezłym kształcie, które też dosyć pozytywnie wpływają oczywiście na jakość jazdy. Dodatkowe jakieś nakładki na progi, a z tyłu ostatni wyróżnik, czyli spoiler na klapie, taka loteczka dodana, też nieco zmieniony zderzak. Podwójny wydech, który można tutaj zauważyć, nie jest wyróżnikiem Top Sport. W mocniejszych wersjach silnikowych również występował, ale są zmienione z tyłu tylne lampy na takie ala Lexus Lamps. Nie wszystkim się to podoba, ten styl mi akurat się podoba. Zresztą nie znam osoby, która by powiedziała, że ta Mazda jest brzydka. No, wręcz przeciwnie, to nie jest brzydki samochód, to jest samochód bardzo ładny. I jeden chyba z najładniejszych samochodów kombi
tego segmentu, no bo sedany i liftbacki aż tak mi się bardzo nie podobają. Stali widzowie tego kanału oczywiście wiedzą, co teraz następuje. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, jeśli widzicie mnie po raz pierwszy i mój kanał, zachęcam do subskrypcji. Tam w dole jest taka ikonka, którą wystarczy kliknąć i już macie z głowy. Jesteście na bieżąco z moimi materiałami nowymi. Oczywiście jeśli chodzi o lajkowanie, to poproszę o to najwyżej pod koniec materiału, jeśli wam się spodoba. Zresztą sami o tym zdecydujecie. Zapraszam na fotel pasażera. Zoom zoom na zewnątrz i zoom zoom wewnątrz. Jeszcze dodatkowo w wersji sport mamy parę takich smaczków, które podkreślają właśnie ten charakter, tą przyjemność z obcowania z tym samochodem w jego wnętrzu. Mamy nakładki na pedały aluminiowe, do tego fajne podświetlanie instrumentów pokładowych, prędkościomierza i obrotomierza, które do tego są duże, czytelne i też mają taki właśnie sportowy charakter. Bardzo mi się akurat to w tym samochodzie podoba. Trójramienna kierownica, dobrze leżąca w dłoniach, obszyta skórą, z możliwością oczywiście wszechstronnej regulacji, pozwalają na to, żeby w tym samochodzie poczuć się całkiem nieźle i możemy się poczuć nawet jak w nieco mniejszym samochodzie niż jest w nim w rzeczywistości. Jakość spasowania materiałów jest w porządku, ale jest parę rzeczy, które mnie tutaj denerwują. Tyle o ile góra deski rozdzielczej jest fajnie, ładnie wykończona, o tyle ta dolna część, no to jest po prostu jakaś porażka i tragedia, szczególnie w tej środkowej części. To tak jakbyście patrzyli na jakąś dziewczynę, która do pasa jest całkiem spoko, a poniżej pasa ma na przykład nieogolone nogi. No tutaj jakość tych plastików przy pokrętłach od klimatyzacji, po pilniczce i dookoła mieszka, dźwigni zmiany biegów, no to jest po prostu tragedia. Nie mówię już o tych gigantycznych przyciskach, które uruchamiałem podgrzewane fotele. No wyglądają jak wyjęte po prostu z jakiejś ciężarówki sprzed 20 lat, a nie z auta klasy, tej klasy. Nie pasuje to do całej reszty, do tych ładnie stylizowanych przełączniczków, do tych aluminiowych wstawek i do tego plastiku, który łączy górę z dolną częścią deski rozdzielczej, który jest taki polerowany i ma fajną fakturę. No po prostu nie pasuje i nie podoba mi się to. Nie podoba mi się też jeszcze jedna rzecz. Ten wyświetlacz nad centralną konsolą, który informuje nas o tym, jakie mamy nastawy klimatyzacji, jakie mamy ustawione radio i możemy tam również wyświetlać komputer pokładowy. Z tym, że dostać się do menu komputera pokładowego, właściciel mi mówił, jak to zrobić, ale zapomniałem i potem musiałem sobie przypominać. No jest to bardzo, bardzo mało intuicyjne. Robimy to jednym z przycisków przy kierownicy. Musimy przeklikać się do końca w prawo w tym menu, a potem wybrać to, co chcemy mieć wyświetlane na wyświetlaczu tym przełączniczkiem góra-dół. I potem musimy się przeklikać z powrotem do głównego menu. Jak pojedziemy za daleko, to trafimy na przykład na nastawy klimatyzacji, gdzie też możemy tym przełącznikiem coś przestawić. No po prostu paranoja. Mogli to lepiej dopracować. Wyświetlacz komputera pokładowego mógłby być osobnym instrumentem, który się uruchamia jakimś innym przyciskiem po prostu. No, są znane takie rozwiązania. Lepiej to można po prostu zaprojektować. Tak czy inaczej, nie jest to jakoś najgorzej, nie jest też ciasno, jest nawet bardzo dużo miejsca. Fotel kierowcy ma regulację położenia siedziska góra-dół, do tego oczywiście regulacja położenia kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach, co pozwala dobrać dobrą pozycję do jazdy. Fotel mam opuszczony do najniższej pozycji, bo tak lubię, ale nie czuję wcale, jakbym siedział blisko ziemi. Dzięki temu mam też dobrą widoczność, przede wszystkim do przodu i to jest duży plus samochodu. Dobrze tutaj widać za kierownicy to, co się znajduje przed maską. Wada dzisiejszych samochodów, oczywiście potężny, gruby słupek A. Wada współczesnych kombi o ładnym designie. Małe szybki z tyłu, małe okienka, które sprawiają, że do tyłu też właściwie nic nie widać, ale rekompensuje nam to oczywiście bogate wyposażenie w postaci na przykład czujników parkowania. Na całe szczęście, jeśli komuś to jakieś kurde robale chyba mnie tutaj obsiadły. Na szczęście czujniki parkowania możemy wyłączyć, jeśli nie chcemy ufać elektronice, albo denerwuje nas jakieś pipczenie i znamy swoje możliwości. Jest jeden przycisk, który możemy to oczywiście wyłączyć. Dla mnie dużym plusem jest to, że inne elementy dodatkowego wyposażenia z kategorii bezpieczeństwa też możemy wyłączyć. Czyli możemy wyłączyć system stabilizacji toru jazdy DSC, no i wtedy możemy troszeczkę autem jeszcze poszaleć i wykorzystać możliwości podwozia i układu kierowniczego.
plus ogromny dla mnie, klasyczna dźwignia hamulca ręcznego, czyli jeszcze możemy decydować o tym, kiedy chcemy zaciągnąć ręczne, a kiedy nie i czy chcemy latać bokiem, na przykład na piochu, na śniegu, na asfalcie, czy nie. Dobry plus. Do tego tutaj mamy dwa uchwyty na kubki, zawsze mówię cup holderen, ale to nie jest tak po polsku. No to mamy dwa uchwyty na kubki, całkiem duże, myślę, że nawet duży kubek z tych dużych koncernowych stacji spokojnie nam tutaj wejdzie i kawka się nie rozleje. Pod podłokietniczkiem tutaj mamy też schowek z kilkoma przegródkami, jest on dosyć głęboki, także spokojnie tutaj na przykład o płyty CD się mieszczą. Wyjście słuchawkowe, dodatkowe gniazdo do ładowania telefonu, podłokietnik jest ładnie wykończony, a możemy go również wysunąć sobie tutaj, żeby wygodnie się podeprzeć, co nie we wszystkich samochodach jest możliwe, a tutaj tak, a nawet jeśli on jest w tej skrajnej pozycji, to jest ustawiony całkiem wygodnie. Mazdy jakby zaskarbiły sobie sporo nabywców tym, że seryjnie miały dobre wyposażenie i takie wyposażenie prawdopodobnie spotkacie też nawet w podstawowych wersjach silnikowych Mazdy 6. W tym wypadku mamy dwustrefową klimę już nawet, mamy dobry system audio z głośnikami Bose. Bose. Jesteś bossem, bo masz taki system. 8 głośników całkiem przyjemnie grają. Naprawdę całkiem nieźle gra. Nie mówię już o elektryce, sterowaniu wszystkiego z kierownicy, fotochromatyczne lusterko, półskórzana tapicerka, chociaż ona nie jest taka półskórzana, jest bardziej tak 3/4 skórzana, no bo tylko kawałki mamy wstawki z materiału w tych miejscach, które no, nie wiem z jakiego powodu, no nie wiem czy Mazda chciała, żeby to się łatwiej brudziło, czy co? Mogli już dać skór... No dobra, nie będę już narzekał. W każdym razie były dobrze wyposażone. Aha, nie wspomniałem oczywiście, a zawsze zaglądam. Schowek, no, jak na moje oko, całkiem pojemny i możemy też tutaj wyłączać poduszkę powietrzną kierowcy. Czy foter pasażera nie jest regulowany na wysokość? Troszkę minus. Do tego mamy też taki system RVM. To się nazywało chyba Rear View Monitoring, czy jakoś tak z angielskiego. Chodzi o to, że oczywiście mamy czujniki martwego pola, jeśli tam się pojawi pojazd, to mamy sygnalizację tutaj świetlną i dźwiękową. Jest to na obudowie lusterka wewnętrznej, a nie w lusterku, tak jak to jest we współczesnych pojazdach. Tu mi się zapaliło, bo auto mnie wyprzedzało. Kieszenie boczne w drzwiach powinny pomieścić małą butelkę, bo są za niskie, żeby pomieścić dużą. Poza tym i poza obsługą i zidiociałem tego komputera, wszystko jest dosyć czytelne pod ręką i jest ok. To nawet jest taki schowek na okulary. Praktyczna rzecz. Do maski się później dobierzemy. Idziemy sobie zobaczyć do tylnej części szybciutko. Tam proszę, tu ustawię, tu przestawię, żebyście mnie dobrze widzieli. Cyk, poszła. O, na szczęście 10 groszy znalezione, nie kradzione. Z tyłu jest tutaj całkiem sporo miejsca. Wiadomo, w tej klasie samochodów to nie jest jakieś, nie ma tu jakiejś showowej przestrzeni. Auto w wersji kombi ma trochę ponad prawie 4,8 metra długości. W tych wersjach sedan i liftback 4,65. Czyli tej przestrzeni jest dosyć dużo. Auto jest skonstruowane na płycie podłogowej, która jest wspólna z niektórymi modelami Forda, ale to są modele koncernu produkowane na Stany Zjednoczone. To jest na przykład, chociaż już dostępny w Europie, Ford Edge, Mercury Zephyr i któryś tam z Lincolnów. A może to Lincoln był Zephyr? Nie aż. Wygodnie tutaj jest, nie ma co narzekać, ani na przestrzeń nad głową, ani na przestrzeń na nogi, ani na wyprofilowanie siedziska. Jest naprawdę całkiem w porzo, jak przystało na duże kombi. Tutaj już jakby wykończenie na przykład samych głośniczków już nie jest takie krzykliwe jak z przodu. Nie mamy już tutaj napisu Bose, Bose, Bose. A boczki drzwi
Mniej więcej z tych samych materiałów. Nie będziemy się czepiać. Po japońsku na środku duża lampa. Trochę się zmieniło od lat 90. Już nie jest to jedna duża lampa, tylko z przodu jest osobna, tu jest osobna. Oczywiście mamy tutaj podłokietniczek, a w podłokietniczku też dwa uchwyty na napoje. A tutaj uwaga, popielniczka. Coś, czego dzisiaj w niektórych autach nie ma z tyłu, ponieważ odchodzi się w myśl jakiejś dziwnej poprawności politycznej od zachęcania ludzi do palenia w samochodach. Ktoś mi napisał ostatni komentarz przy okazji filmu o Mercedesie, gdzie mówiłem, że kiedyś się paliło w autach. Napisał, że dzisiaj też się pali. No owszem, dzisiaj też się pali, ale trzeba częściej strzypywać za okno niż do popielniczki, bo popielniczek po prostu w autach z tyłu nie ma. Czasem z przodu też nie ma. Dobra, kieszenie... Ej, ale to jest dziwne akurat. Kieszeń za fotelu przednim jest tylko przy fotelu pasażera. Tu nie ma. Oszczędność czy co? Czy podniesienie komfortu kierowcy, żeby nikt go nie smyrał po plecach. Chodźcie do bagażniczka, tam też jest sporo miejsca. Bagażniczek w tej Mazdzie jest całkiem spory rozmiarów, jak wspomniałem. Dobra. Mamy do dyspozycji tutaj 510 albo 9 litrów. To i tak całkiem nieźle jak na tej wielkości samochód. Do tego mamy bardzo fajne rozwiązanie, którym jest roleta, która podjeżdża nam razem z klapą bagażnika. Jest to dosyć taki ciekawy system, bardzo dobre rozwiązanie. Dzięki temu nie musimy się z nią męczyć, otwierać, przesuwać, zasuwać, cokolwiek. Po prostu ona podjeżdża z klapą i jest elegancko. Od drugiej generacji Mazdy mamy bardzo ciekawe rozwiązanie, również jeśli chodzi o powiększanie przestrzeni ładunkowej, która może mieć aż 1750 litrów. 1750 litrów to ja w mojej Prewi mam, jak tam odpowiednio poskładam fotele, a to jest kombi. Kurde, 4,8 metra. Dłuższe co prawda od mojej Prewi. Kiedyś stałem koło Mazdy obok i była dłuższa od mojej Prewi. Nieważne. To jest kombi i ma taką możliwość, takie możliwości przewozowe. Do tego po rozłożeniu tych siedzeń możemy tam przewozić przedmioty o długości prawie 2 metrów leżące na płas. No to kurczę, naprawdę godne, jakby to powiedzieć, godne wspomnienia w tym materiale. Dobra, teraz inna rzecz, bo już się zaczynam już pierdzieć. Taki cwancyk Mazdy jest i to już jest, jak wspomniałem, od pierwszej generacji, co na przykład dzisiaj wielu producentów dopiero zaczęło stosować, jak VW w swoich modelach, że fotele możemy obalić stąd. Ciągniemy jedną dźwigienkę i on sam się składa. Chodźcie zobaczyć to z tej strony, bo europejscy producenci co prawda też to mają, ale nie działa to tak jak fajnie jak w Mazdzie, bo na przykład w Tiguanie drugiej generacji, którego niebawem będziemy mieć na kanale, trzeba te fotele popychać. A tutaj wystarczy pociągnięcie tej rączki. Aha, bo to kurde... Dobra. Dobra, jeszcze raz. Tutaj wystarczy pociągnięcie tej rączki. Klap! I fotel sam spada, tworząc nam zupełnie, praktycznie płaską powierzchnię. Duże propsy dla Mazdy za takie rozwiązanie. Jest to na pewno wygodne i praktyczne. I tak jak mówiłem, to już jest od pierwszej generacji Mazdy. Po bokach mamy jeszcze, o kurde, coś mi wypadło tutaj ciężkiego. Mamy jakieś praktyczne schowki, a co to jest? A hak ma chowany. Taki cwancyk. Dobra, tu mamy praktyczne schowki właśnie. Możemy coś tam wepnąć. Uchwyty na dodatkowe siatki, bagaże. Dodatkowo jest jeszcze jedno gniazdo zapalniczki tutaj na 12 V. Nie voltów, jak mi mówił mój tata, bo oglądał moje materiały, pozdrawiam, volt. Tutaj też wieszaczki i tutaj też schowek na apteczkę. Dodatkowo chromowane uchwyty do zamocowania bagażu na podłodze. A pod podłogą zajrzymy sobie, bo tam jeszcze nie zaglądałem. Zestaw takich półeczek, a pod spodem czekajcie, czy tu jest w ogóle koło zapasowe. Ej, tu jest coś lepszego. Tu jest jakiś subwoofer. Dlatego nie ma koła zapasowego. Ale nie ma koła zapasowego, to na jakiego są klucze do kół. No dobra. No i tyle. No i tu zasadniczo jest... A to co robi? To tą roletkę otwiera. Ale sprytny patent, co? Dobrze. Pozwiedzane, przepatrzone. Zajrzyjmy teraz pod maskę i pogadamy. Co tam jest w Maździowce? Tu też jeszcze jedna lampka.
Kurde, tak się fajnie mi te samochody zwiedza, tyle ciekawych rzeczy można tutaj zobaczyć. Dobra. Kiedy zacząłem składać fotele, odkryłem jeszcze w rolecie dodatkową siatkę, którą możemy z tej rolety rozwinąć, zahaczyć w odpowiednie zaczepy. Zapobiega temu, żeby bagaże nam z tylnej części do przedniej nie przeleciały podczas hamowania. Praktyka lepsza niż nawet VW. Chodźcie. Da.